Nie chcę też marnować zdjęć na głupoty. Jakby co? O, Ashley. Hej, co ty tu robisz? Hej, coś nie tak? Ta przeklęta szafka jest zamknięta. Potrzebuję z niej czegoś, żeby przetestować mortadelę. Próbowałam użyć wytrychu, tak jak Larry mi pokazał, ale teraz moja wsuwka do włosów utknęła w dziurce od klucza. I to na stałe. Można użyć jakichś obcęgów, żeby to wydostać. Tak, będą w środku albo razem z woźnym, ale on zawsze wychodzi na lunch. Poza tym na pewno byście chcieli pokazać, że próbowaliście się włamać do tej szafki? Do schowka? Zobaczę, co uda mi się znaleźć. Dzięki. Ach, w międzyczasie spróbuję to wydostać. Okej, powodzenia, moja droga. Będziemy do Toda, bo nie mam w sumie nic dla niej. Co do rzeczy? O, lepka plastelina. Nie mam pojęcia, że to po polsku ma nazwę. Jako takie, ale generalnie kojarzycie takie kulki, które można modelować. Trochę jak plastelina się zachowuje i można tym przyklejać rzeczy do ściany czy coś. Okej, znalazłam to coś. Mam dużo rzeczy na razie. Zabawnie się tym bawić. Cieszę się. Wszyscy zabawni. No dobra. Co tam, Todzie? Czy coś znalazłeś? Nie, jeszcze nie. Udało ci się poznać składniki bolonii? W sensie mortadeli? Nie, jeszcze nie. Gdzie jest Ash? Poszła zdobyć pewne materiały dla mnie. Poleciłem jej, żeby szukała w schowku woźnego. Powinna już być z powrotem. Zaraz wracam. Okej, to wszystko? Nie wiem. Totalnie nie wiem. Zanie rzeczy. Nie wiem, czy jest sens wchodzić wszędzie co chwilę. Ale... mogę zamknąć kabinę, które pootwierałam. W środku są nauczyciele. Muszę znaleźć sposób, żeby zwrócić ich uwagę. Ale tak, żeby mnie nie zobaczyli. Może gdybym mi się udało wystarczająco głośno pohałasować. Nie wiem, jak ty chcesz hałasować. Mogę tu użyć tego aparatu, to ciekawe. Oczywiście nie mogłam. Spróbujmy. Co tu może być ciekawego? Czy ty stoisz i odchylasz głowę do góry, żeby zrobić zdjęcie? To niewygodne. Słyszę ptaka. To ptaszek. To słodkie. To będzie ładne zdjęcie. W sensie ptaka. Okej. Okay. Czy jednak tak bardzo się nie ukrywał? Mogę to było rzucić tylko w okno, ale tak, żeby nas nie było widać, nie? A tak mogę rzucić na przykład? Nie, muszę stać w tym oknie, no dobrze, niech wam będzie. Co to było? Nie wiem, brzmiało jakby doszło z zewnątrz. Nic nie widzę, a ja też nie. Może
to te cholerne ptaki. Okej, okay, myślę, że Larymu udało się zakraść. Mam nadzieję. Naprawdę mnie nie widzieli, jak stałam obok. Rzucenie tą piłką tenisową naprawdę rozproszyło nauczycieli. Nauczyciele otrzymali debuff. Rozproszeni. Co tam, Larry? Udało ci się przejść? Tak, dobry pomysł z tym odwróceniem uwagi. Widziałem jej plik. Świetnie. Coś, co nam pomoże? Cóż, musiałem go odłożyć, więc niezbyt dobrze się przyjrzałem. Gdybyś mógł ich znowu rozproszyć, może go wezmę ze sobą? Nie, nie chcemy na siebie ściągać uwagi, kradnąc dokumenty. Okej, okay, jesteś szefem, Sally. Co zrobimy? Daj mi chwilę, coś wymyślę. Mam miała aparat? Aktualnie wszystkie przedmioty, które tu znajduję, jakoś się układają w jedno i się przydają. Masz, weź aparat aż i zrób zdjęcia dokumentu. Świetny pomysł, chłopie. Kotów wtedy, kiedy ty będziesz? Dobra. Spróbujmy się dowiedzieć. Co pan to opiekuje z powrotem? To dobrze. Czas było. Nie wiem, to brzmi jakby doszło z zewnątrz. Nic nie widzę, ja też nie. To pewnie za przeklęte ptaki. Okej. Okay. Rozumiem, jesteś ptaszkiem, Larry. Udało ci się to zdobyć? Chłopie, tego dokumentu już nie ma. Co? Jak to możliwe? Nikt inny nie mógł się tam przekraść, tak żeby go nie zobaczyli. Raju, chłopie, tylko się nabijam. Mam zdjęcie. O, ty cholerny... Zołzie. Ha, udało się. Przyjrzyjmy się temu. A to jest dokument kim? Mhm. Amator fotograf natury. Okej. Okay. A, kim ma słoniowaciznę? Nie jest zaraźliwa i jest wrażliwa na jej punkcie. Upewnijcie się, żeby przekazać to wszystkim nauczycielom. Powiedz kim, żeby przestały karmić ptaki na dziedzińcu. I nauczyciele się wściekają. Okej. Okay. Wcześniej była amatorem fotografem natury. Chyba wiem, co zrobić. Spotkamy się w laboratorium. Jasne, chłopie. Okej. Okay. Też wiem, doczekaj mi się przyda zdjęcie. Czy mogę tu wejść? Okej, okay, nie. To pokój nauczycielski. Mogę przejść dalej. Na przykład tu. Nie jestem w stanie uwierzyć, że Larem udało się wejść do pokoju dyrektora z tymi wszystkimi nauczycielami obok. Nie mogę wejść. Musimy skończyć dochodzenie, zanim skończy się lunch. Dobra, chodźmy tu. Cześć, Kim. Mam coś dla ciebie. Co to jest? Zdjęcie ptaszynki? Robisz zdjęcia, co? Tak, zrobiłam je dla ciebie. Moje podziękowanie za całą ciężką pracę, którą tu wykonujesz. Jesteś słodkim chłopcem, Sally. Dziękuję. Zastanawiałem się, czy możesz mi powiedzieć, gdzie szkoła kupuje mortadele? Dlaczego tak interesujesz się mortadelą? Sarna. Jak to szło z mortadelą? Mięso mortadela. Zjedz swojego przyjaciela. Mhm. Tak? A czemu?
pytań. Bardzo możliwe, że o to będzie chodziło w tym rozdziale. Jedzenie przyjaciół. Z mortadelą. I mięsem. Albo jedzenie mięsa mortadeli z przyjaciół. No tak, dygresja. Chciałam się ciebie o to zapytać już od dawna. O cóż, moi przyjaciele i ja naprawdę ją lubimy i chcemy wiedzieć, gdzie możemy dostać jej więcej. Jest miejscowa, robiona przez panią Packerton. 100% wołowina. Przewozi ją z swojego gospodarstwa raz w tygodniu. Proszę, dam ci trochę więcej mięska za przyniesienie Kim ładnej fotografii. Bardzo ci dziękuję. Mam w kieszeni mortadela. Śmierdzi i jest obślizgła. Ty, suko, też śmierdzisz, ale nie jesteś obślizgła. Jesteś puchata. No dobra, mamy próbki, więc chyba mogę iść do Toda. Wiemy też, skąd się bierze to wszystko. Będzie spoko. Tu się nic nie zmieni. O! Notatka? Jest tutaj podniesiona notatka. Wygląda na to, jakby ktoś próbował ją wrzucić do kosza, ale nie trafił. Mogę zajrzeć, co to jest. Nie wiem, czy tak naprawdę się znamy i najprawdopodobniej masz o mnie wyrobione zdanie. Pomyślałam, że jeśli powiem ci, jak się czuję, wszystko może być inaczej. Prawda jest taka, że nie mogę przestać sobie myśleć. Oszalałem na twoim punkcie. Myślę, że jesteś cudowna. Ale wiem, że te uczucia, które mam, są złe. Nie tak powinien się czuć chłopiec. Pożera mnie wstyd, kiedy piszę te słowa. Ojciec by mnie zabił, ale nie mogę żyć całe życie w jego cieniu. Po prostu. A dalej jest dużo paskrołów w raju. Kto to? W sensie, co to za romanse? Może to Todd i jego facet? Czy coś? O, to ktoś jest! Dzień dobry. Ktoś tu jest? To Travis. Co ty nie powiesz, kutasiku? Spierdalaj. Travis? Czy ty przed chwilą błagałeś? Ja pasali? Ja nie. Co do cholery? Czy kobieś nie może mieć trochę prywatności? Dlaczego tak bardzo mnie nienawidzisz? Ponieważ ty i twoi przyjaciele to grupa pedziów. To chore. To niewłaściwe. Bóg nigdy was nie będzie kochał. Dlaczego ja powinienem? Wiesz, że my tak właściwie nie jesteśmy homo. Prawda? Znaczy, poza Todem. Todd jest super homo. Ale to jest część tego, kim jest. I uważam, że to cudowne. I przeskoczyłam tekst, ale to cudowne i naturalne. Możemy nawiązać do tego, że coś się dzieje złego u niego w domu, nie? Czy twój ojciec ci wkłada do głowy takie wierzenia? To, że mój ojciec jest kapłanem, nie oznacza, że należy do niego. Jestem... należy tylko do siebie. Tak, ale... wyglądasz na nieszczęśliwego chłopia. Jesteś pewien, że twój ojciec nie kładzie na tobie zbyt wielkiej presji?
dyskutuj, że ciężko jest być synem takiego intensywnego faceta. Nie masz pojęcia, jak to jest. Nie powie nam. To nic nie da. Przykro mi, chłopie. Niech ci nie będzie przykro, ja pasali. Nie potrzebuję twojej łaski. Nie musimy z wrogami. Wiesz o tym, prawda? Myślę, że pod całą tą złością jesteś dobrym kolesiem, który boi się być sobą. Jeśli będziesz potrzebował z kimś porozmawiać, albo gdybyś chciał na chwilę uwolnić się od swojego taty, możesz ze mną pogadać. Dlaczego jesteś dla mnie taki miły? Nie myślę, że jesteś złą osobą, Travis. Tak naprawdę to nie nienawidzę ciebie, ani twoich przyjaciół. Też tak myślę. Ja, cóż, przepraszam, że byłem takim dupkiem. Nie zasłużyłeś na to. To dla mnie wiele znaczy, naprawdę. Dzięki. I to, o czym mówiłem, o tym, że jestem tu dla ciebie. Jeśli kiedykolwiek zdecydujesz, że potrzebujesz przyjaciela, mówiłem to poważnie. Nie przesadzaj, ja pasali. Okej. Teraz spuszczę wodę. A ty możesz to wziąć. Znalazłem to na twoim biurku. Ta koperta z moim imieniem na nim? W środku jest... strona starego dziennika. Dzięki. Okej. Teraz wyjdź, żebym mógł spędzić trochę czasu samemu i... Co? Nie mów o tym nikomu, albo cię ukazrupię. Znaczy... nie mów o tym nikomu, okej? Nie powiem. Spoko. Dobrze, dobrze, już sobie idę. Niech ci będzie, że sobie idę. Teraz mam taką teorię, że ja myślę, że Travis się podkochuje w kimś z ich grupy. W Larym, w Sally Face'ie. I właśnie podkochuje się w drugim chłopcu. Dlatego jest taki przerażony tymi swoimi uczuciami i tak to wyładowywuje. Straszny trope i straszny banał. Ale cóż, pasuje mi to. Dowiemy się, mam nadzieję, co i jak. Dobra, mamy próbki, więc chyba można iść do laboratorium. To było tu? W tę stronę? Chyba tak. Tak mi się wydaje. Zobaczymy. Dobra, to gdzie? Mam więcej mortadeli. Idealnie. Kim powiedziała, że robi ją pani Packerton? Wow, nie ma mowy, chłopie. Ona mieszka w bloku. Jak może robić własną kiełbasę? A tak, zapomniałam, że ona tam mieszka. Rzadko kiedy ją widuję. Od kiedy się wprowadziłem, może widziałem ją w budynku dwa razy? Czy ona mieszka w naszym bloku? Spoko. Zwykle wraca w późnych godzinach. Wydaje mi się, że ma kilka etatów. Nauczyciele wcale tak dobrze nie płacą, jak ci się wydaje. To dość popularne. Jednakże, pani Packerton. W swoim własnym domu robi dużo hałasu. To bardzo dziwne. Czy to jest to mieszkanie, w którym słyszałam owce, czy tam kozę i nikt nie otwierał? Więc co robimy? Powinniśmy zapytać Packerton o ten dziwny biznes, który robi na boku. A może będziecie się znowu bawić w detektywów? Ha, nie wiem. Co o tym myślisz, Sal? Rozejrzyjmy się trochę, zanim pójdziemy do Packerton.
Nie podoba mi się, jak to zaczyna wyglądać. Jeżeli dzieje się tutaj coś niedobrego, lepiej nie dać jej znać, że się temu przyglądamy. Zdecydowanie. Dobrze powiedziane, Sally. Dobra, to może ty i Nary? Zajrzycie do klasy pani Pakerton, skoro nauczyciele mają przerwę. Todd i ja skończymy testy na Bolonii. Dokładnie o tym myślałem. Dobra, wrócimy niedługo. Okej. Larry, potrzebuję, żebyś był moją czułujką. Poczekaj przy drzwiach, gdyby ktoś miał tutaj zejść. Się robi. Zastanawiałeś się kiedyś o czym, co dinozaury sądziłyby o muzyczce, gdyby żyły? Myślę, że uważałyby ją za zajebistą. Okej. Okay. O! Hera trzyma swoją szufladę w biurku zamkniętą. Pamiętasz, jak otworzyć zamek wytrychem? Pokazywałem ci to. Tak, ale tutaj nie ma dziurki. O, zamek na kombinację. Cholera, chłopie. Jak my to otworzymy? Niech się temu przyjrzę. Rozejrzymy się za numerkami. Tylko trochę tu jest. Potrzebne są mi 4. Nie wiem, ta 12.45? Nie wiem, czy by wprowadzała godzinę egzaminu. Ale niech będzie. Spróbujemy. To nie zadziałało. Tu są równania z niewiadomą. A, dobra, bo zaczęłam rozkminać to równanie i mam takie... Co tu się dzieje? Z drugiej strony, po czym stwierdziłam, że w sumie dobra, racja, tak, to jest poprawne, tylko że nie wiem, czemu jest to rozpisane naprawdę bardzo krok po kroku. Można by jeszcze bardziej to rozpisać. Spoko. Zgodzę się z tym równaniem. Ale 16 trzecich to nie są 4 cyfry. Chociaż, poczekajcie, wezmę kalkulator. Jeszcze zastanawiam się nad tą pi. W sumie pi będzie prostsze. 3141, tak? A, jednak pi. Udało mi się to otworzyć. Świetnie, chłopie, co jest w środku? Mnóstwo papierów matematycznych i... Poczekaj, jest tu skrytka. Raju, są to jakieś dziwne rzeczy. Co tam jest? Nie jestem pewien. Jest czarownicą. Spoko. Małe butelki pełne czegoś, co wygląda jak przyprawy. Może do gotowania. Nie, będę to czytać swoim głosem, pozwolicie. To się mniej zmęcza. Dlaczego ma tutaj czaszkę ptaka? To trochę creepy. Kryształy? Aktualnie są całkiem fajne. Ciekawe, dlaczego ich używa. To Biblia. Wygląda na bardzo starą, ale nie ma w niej nic specjalnego. Mnóstwo papierów zapisanych losowymi notatkami i symbolami. Wygląda na to, że napisane je w innym języku. Nic z tego nie rozumiem. Jeszcze to zostało. Dziwny metalowy obiekt. Podobny do pudełka z zagadką Jima. To może być ważne. Weźmy. Tych ziół nie mogę zobaczyć, to wszystko na całą. Okej. Okay. To weźmy. To jest kolejny z tych metalowych pudełków, tak... Metalowych pudełków, Leno! To jest kolejne z tych metalowych pudełek, takie jak... Cholera. Racja.
W tej rzeczywistości to nie było metalowe pudełko. To była kostka Rubika. Co znowu się dzieje? Tak, ja. O Boże. Nie jestem w stanie tego rozszyfrować. Nope. Totalnie nie. Po polsku też byłoby to dość trudne, bo z tego co widzę, tutaj nie ma podziału na słowa za bardzo. Jesteś pewien? Może po prostu jesteś odwodniony, nie jadłeś nic na lunch? Już się skończyło. Ho? Już się skończyło. Ale? Nieważne. Sprawdźmy, co z Toddem i Ashley. Hej, słuchajcie, znalazłem jakieś podejrzane rzeczy w biurku Packerton. Jak idą testy? Nie widać tu żadnych oznak szkodliwych chemikaliów czy bakterii. Jednakże, możemy się wszyscy zgodzić, że dzieje się tutaj coś nietypowego. Cokolwiek to jest, nie wspominajmy o tym Jagowi. Biedny dzieciak prawie miał atak serca, kiedy przestali podawać pulpeciki. Tak, aż ma rację. Tak, aż ma rację. Nie chwalmy się tym, dopóki nie dowiemy się, co tu się dzieje. Cóż, chyba wiemy, co teraz musimy zrobić. Cholera, znowu przegapię całą akcję. Muszę pilnować Bena, dopóki nie wrócą moi rodzice do domu. Może potem pomogę? Okej. Okay.